Przygotuj sobie 750 g chudego twarogu, galaretkę, żelatynę, budyń, jadałem śmietankowy, serek skyr, serek grecki, odżywkę białkową o smaku białej czekolady i malinki. Na początku ser wrzucamy do jednego pojemnika razem z jogurtem greckim i razem z tym serkiem skyr. Dodajemy sobie do tego odżywkę białkową od razu. Ten smak odżywki jest dowolny. Ja dałem białą czekoladę, bo uznałem, że to będzie najpyszniejsze na świecie w takim rozwiązaniu. Następnie jakieś słodzidło. Ja dałem aspartamowy słodzik. Możecie oczywiście dać sobie tutaj dowolnie to, co chcecie. Byle było słodkie, bo o to chodzi w serniku przecież. Następnie mleko i tutaj rozpuszczamy sobie budyń. Bardzo dokładnie mieszamy. Równocześnie robimy już od razu galaretkę, żeby sobie stygła, żeby się przygotowała do naszego wylania na koniec. Żelatynę, tutaj dwie łyżki proponuję zalać gorącym mlekiem, rozmieszać. No i teraz bardzo istotne jest to, żeby cały czas mieszać wszystkie trzy mikstury, żeby bardzo dokładnie się rozpuściło zawartość. Następnie wszystko mieszamy. Miksujemy dokładnie, pamiętajcie, żeby dodać skrobię, bo niestety jej nie podkazałem tutaj. I po kolei najpierw wlewamy budyń, znowu miksujemy. Następnie wlewamy żelatynę, znowu miksujemy. Więc żadnej wielkiej filozofii nie ma. Co do spodu, możecie sobie to zrobić dowolnie. Ja poszedłem na łatwiznę i dałem sobie po prostu, no tutaj te ciasteczka. Następnie wylewamy masę sernikową na górę. Dokładnie układamy. Ubijamy, jak ostudzi się galaretka, wylewamy ją na górę i powolutku dajemy sobie malinki. No i w zasadzie to już byłby ostatni etap. Później wystarczy dać do lodóweczki. No i to, na co musicie uważać, to żeby nie zjeść od razu całego, no bo jest pyszny. Na koniec coś w rodzaju przestrogi. Moi drodzy, pamiętajcie, że jeśli coś jest fit, gluten free, wysokoproteinowe czy cokolwiek innego związanego ze zdrowym stylem życia, to wcale nie oznacza, że możecie tego jeść bardzo dużo bez żadnych konsekwencji. Jak zjecie za dużo, nawet tego wspaniałego mojego sernika, co ma tylko 300 kalorii w kawałku, no to przytyjecie, prawda? Ale z drugiej strony, jak potraficie kontrolować swoje jedzenie, umiecie sobie liczyć te makroskładniki, białka, węglowodany, tłuszcze, znacie zapotrzebowanie, to możecie świetnie się cieszyć życiem, jedząc sobie takie różne fajne, smaczne rzeczy. Okej, dobra. Myślę, że tyle na dziś. Jeśli zrobicie ten serniczek, wrzućcie go gdzieś tam na jakieś social media i oznaczcie mnie. Będzie mi strasznie miło, nie? A ten kanał przy okazji się rozwinie. A my się widzimy już niedługo. Myślę, że bardziej w tematach treningowych jednak. A tymczasem życzę udanego dnia. Do zobaczenia. Cześć.